zestaw dla dziadka, jeszcze herbatki dorzuciliśmy i zestaw dla babci. Też herbatka i czekolada. Witajcie w kolejnym dniu. Ja już powoli się szykuję. Dzisiaj oczywiście dzień nagrywek. Mogliście zobaczyć na takich krótkich przebitkach naszą wizytę u babci i dziadka. Było bardzo miło. Był strogonow. Babcia przygotowała strogonow, czyli mój smak dzieciństwa. Była kawka, herbatka, placki. Posiedzieliśmy, porozmawialiśmy, porozprawialiśmy na różne tematy, więc jak zwykle było super, super miło. Babcia z dziadkiem oczywiście zadowoleni z prezentów, więc no tak jak mówię, było naprawdę fajnie, miło, rodzinnie. A dzisiaj przychodzę do was, no bo troszeczkę się tutaj uzbierało rzeczy. Chciałam wam pokazać nasze kwiatki, na to jak one się tutaj rozwijają, można powiedzieć, tak zerkam na nie, bo tutaj akurat na parapecie też stoją. I chciałam wam pokazać dwa zamówienia, które do mnie dotarły. Dotarło do mnie zamówienie z Bonprix i dotarło do mnie zamówienie z Shein'a. I w najbliższym czasie jeszcze do mnie dotrą różne zamówienia ciuchowe, bo chciałabym rozpocząć już w tym nowym roku, tak można powiedzieć, z kopa ten czas z filmami Mierzymy i ten czas po prostu z ciuszkami, a wiem, że lubicie takie filmy, więc jak najbardziej na tak. Ktoś tam wyszedł ze swojej pieczary. No, w każdym razie zapraszam do oglądania vloga, a ja się dalej szykuję. Tu proszę bardzo, są nasze rośliny. I Stefanek oczywiście jest najbardziej zainteresowany. Aparcie na szkło. Widzi, że tu nagrywam. O, ktoś przyszedł. Babcia jest na dole, otworzy. Ja, Stefanie, już idzie. W ogóle tak przyświeci słońce, to widać, że mamy zajebiście czyściutkie okna. To jednak był kurier. Popaczka, ale wracając do naszych kwiatuszków, na tym oknie jest to okno południowe. Mamy nasze babyki i wielkiego skrzydło kwiata. Babyki przesadzone z Sansevierii. Tu też jest Sansevierii, ale z wężownicy Mikado, chyba tak się nazywa. Tutaj też jest Sansevieria. Ta najnowsza. I tutaj miniaturka, więc tutaj sobie na razie babyki rosną, babyki się tutaj rozmnażają, mam nadzieję, że szybko im to pójdzie, bo są do oddania, że tak powiem. Już tutaj moja siostra zamówiła właśnie te, ale one tak się dziwnie tutaj rozchodzą, one tak się dziwnie tutaj rozczapierzają. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest parapet numer 1. Parapet numer 2 to parapet wschodni. Mamy tutaj starca, którego ratujemy. Mamy tutaj rozsady. Rozsady, które chcieliśmy uratować przed zimą i mieć na przyszły rok. Więc zobaczcie, co one zrobiły. One się po prostu, one po prostu zakwitły. To są nasze niecierpki.
które są włożone w wodzie i czekają na wiosnę, czekają na ciepło. Tutaj jest fikusik malutki mojego męża i to jest chyba filodendron, o ile się nie mylę, też mojego męża i też on tutaj sobie stoi w wodzie, można powiedzieć. On jest w takim opakowanku, można powiedzieć, hydroponicznym. Tak, się go tutaj podlewa wodą i on sobie stoi po prostu w kuleczkach. Strasznie mu tu zimno, za zimno mu tutaj przy tym oknie, także tak akurat średnio. Tu jest kocia trawa, drzewko kawowe po kolei. Kocia trawa, drzewko kawowe i nasz pierwszy biedny, można powiedzieć, skrzydło kwiat, którego wykończyliśmy psychicznie, ale odrasta, jak możecie zobaczyć. Odrasta, ratujemy go, rosną mu nowe skrzydełka, można powiedzieć. A tutaj nowa miejscówka zrobiona dla naszego arbuzika. Peperomia arbuzik, tutaj to czerwone, to nie wiem, aglomena to jest chyba, to też jest mojego męża. On lubi się bawić w takie właśnie hydroponiczne rzeczy. Tutaj ratujemy dichondrę, a tutaj są komarzyce z zeszłego roku. Też są doświetlane ładnie, więc stoją sobie na takim tutaj podwyższeniu oświetlone. Bo niestety jest jedna rzecz, która nam nie wyszła i to jest właśnie przechowywanie. O, jest tutaj maluszek. Przechowywanie kwiatów na przyszły rok. Możecie zobaczyć, to jest cmentarzysko kwiatów. Mój mąż chciał je zostawić na przyszły rok. Tam są dichondry właśnie zielone. Tu też są dichondry zielone. Dużo rzeczy zgniło po prostu. Pousychało. No brak słońca niestety daje się we znaki. Komarzyca też tutaj widzę, że nie wytrzymała. Ta srebrzysta dichondra i pelargonie, które były naszą zmorą, więc tutaj jest cmentarzysko, a tam, zobaczcie, tam też są dichondry, chyba zielone, które miały zostać przechowane, które miały dać sobie radę, teoretycznie, ale no niestety zimą jest mało słońca i te roślinki bez słońca sobie po prostu nie poradzą, a tam są dwie nasze donice z przygotowanymi tulipanami już na wiosnę. A tutaj jest cmentarzysko. Bardzo chcieliśmy, próbowaliśmy, niestety się nie udało. Więc pewnie to, od czego zaczniemy nasz ogródek balkonowy, to od wielkiego sprzątania, od wywalenia ziemi, od wywalania starych roślin, więc od tego właśnie na pewno zaczniemy sprzątanie. Na razie tak tutaj patrzę na ten balkon, no to jest cyrk na kółkach. Ależ mocno dzisiaj świeci słońce. Stefanek jest z nami, oczywiście leży za podusiami. Ja tutaj przycupnęłam z boku, pokażę wam tak mniej więcej, co do mnie dotarło z Bonbrixa. Sweterki takie zimowe, tu jest taki grafitowy, kimonowy. Najfajniejszy, słuchajcie, jest ten sweterek w takim pięknym kolorze. Jeżeli będziecie zainteresowane, to linki zostawię wam w opisie, ale też szykujcie się, bo będzie mierzymy na kanale głównym, także taki sweterek
z misiowatego materiału, z takiego materiału. Ten materiał jest tak miękki, że sobie nie zdajecie sprawy. Jest to taki sweter dłuższy z kapturem. Ogólnie to zamawiałam wszystkie te sweterki, zamawiałam dłuższe. Więc są to albo tuniki, albo są to po prostu sukienki, można powiedzieć, nawet swetrowe. Taki sweterek z melanżowym wzorem, też fajny. Ja w ogóle się nauczyłam chodzić właśnie w takich dłuższych swetrach, w leginsach, w taki dłuższy sweter też i skórzane spodnie, skórzane leginsy. Tutaj jest taki beżowy z dekoltem karmel, sukienka jest nawet, takie bluzeczki cienkie, czarna i kremowa. Takie, wiecie, zwyczajne, pod spód, czarny t-shirt, można powiedzieć czarny long sleeve, taki pod spód po prostu. Mam tu też beżową, no i mam tutaj też taki sweterek. One są wielkie, one są długie, no i oczywiście mają rozmiar plus. No i to jest taki sweterek, który ma tutaj misia w kapturze. I prezentuje się tak, bardzo fajny kolor, bardzo fajny materiał, taki sweterkowy, ale bardzo przyjemny, bardzo misiowy, więc to całe zamówienie z Bonprixa. A nie, jeszcze jeden sweterek jest tutaj. Tutaj jest jeden sweterek taki bardziej kardiganowy. No tak wam tutaj nie pokażę, tak tylko z grubsza, no nie, no to jak mówię. Linki zostawię wam oczywiście na dole w opisie, ale zapraszam, namierzymy. Taki jest taki właśnie kawowy, beżowy, kremowy, szary. Wszystkie kolory się tutaj, wszystkie kolory będą do niego pasować. No i ma taki paseczek do zapięcia. Ogólnie to jestem zadowolona z tego zamówienia, no ale więcej oczywiście, jak mówię, zapraszam, namierzymy na kanał główny. No i obiecałam wam też, że pokażę zamówienie z Shein'a, bo przyszło do mnie zamówienie z Shein'a i mamy tutaj kurteczkę taką ala kożuszek, różową, z takimi przeszyciami, naprawdę porządny materiał, naprawdę porządnie wykonany, z drugiej strony jest taki właśnie jakby polarek, do tego taką bluzeczkę, taki cami top, do tego leginy z takiego materiału ala welurowego, granatowe, dwie pary spodni. Znowu zaczęłam poszukiwać spodni takich bardziej rozszerzanych, takich bardziej dzwonowatych, więc mamy jedne spodnie i drugie spodnie czarne. I do tego zamówiłam sobie jeszcze, to się nazywa szlafrok. Szlafrok, bo stwierdziłam, że nie mam takiego szlafroka, takiego lekkiego, takiego, który się zmieści do każdej walizki. Miałam wcześniej taki szlafrok z Celbes, ale on był ogromny, on był super ciężki, więc praktycznie sam jeden zajmował całą walizkę, więc stwierdziłam, że zamówię sobie taki zimowy zimowy szlafroczek, jakbyśmy gdzieś jechali do jakiegoś hotelu, czy po prostu, wiecie, w spa. No to od razu tutaj wspomnę, że moim horrorem ogólnie plus size dziewczyn jest to, że znajdują się tam szlafroki za małe, rozjeżdżające się właśnie w biuście, więc taki zwykły, różowiutki, on jest też taki z takiego polarkowatego, misiowatego materiału i on, słuchajcie, jak ja znajdę, aha, jest, i on na plecach ma taki napis Princess, tak, bo ma Gdusia, ma 5 latek i będzie chodziła w takim różowym szlafroczku Princess, no i do niego też jest taki paseczek do zawiązania. On ma kaptur, więc fajny, naprawdę milutki. Jeżeli szukacie fajnych szlafroków w rozmiarze plus size, no to sobie zerknijcie do Shein'u. W Shein'ie też są nie tylko takie zimowe, ale są też takie, można powiedzieć, ala jedwabne. Są też takie ala jedwabne, ale są też takie ala dzianinkowe, takie po prostu narzutki dzianinkowe, więc też sobie zerknijcie.
Fajne, polecam. Często też pytacie się mnie o książki, jakie czytam, więc tutaj będę wam je pokazywała, jeżeli będziecie zainteresowane. Skończyłam ostatnią książkę Jak oddech, książkę świąteczną i to będzie chyba koniec. I udało mi się przeczytać trzy książki świąteczne. Tomby Agata Czykierda Grabowska, Jak oddech. Tam sobie zerknę. Gabriela Gargaś, Dobrze, że jesteś, przeczytałam. I Krainę spełnionych życzeń, coś takiego. Trzy świąteczne książki udało mi się przeczytać. I myślę, że to już jest koniec. Koniec świąt tutaj w naszym otoczeniu. Już nie ma choinki, nie ma ozdób, więc żegnam się też z ostatnią książką świąteczną. O czym była ta książka? To była taka książka bardziej z polecenia, powiedziałabym, polecałabym ją bardziej młodzieży. Miłość, młoda miłość, świeża miłość, pierwsza, no może nie pierwsza miłość, ale młoda miłość, para studentów, problemy po drodze. Ja bym tutaj nie powiedziała, że jest to świąteczna książka. Właściwie to o świętach nie było nic, oprócz tego, że była zima i oprócz tego, że działo się to wszystko zimą i kilka dni przed świętami, więc jak dla mnie książka w ogóle nie świąteczna, a poruszająca temat szalonej młodzieńczej miłości i troszeczkę mamy tutaj smutniejszych tematów pod koniec, więc myślę, że fajna, polecam sprawdzić nawet właśnie. Szkoda, że tak jest ogarnięte, szkoda, że tak jest tutaj zrobiona na świąteczną książkę, bo tak jak mówię, no nie jest to świąteczna książka, a teraz zabieram się, uwaga, za co? Tak żeby sobie złamać, tak żeby sobie przełamać. Za ten shit miałam całą serię. Pierwszą książkę przeczytałam chyba rok temu. W zeszłym roku przeczytałam pierwszą książkę i po prostu stwierdziłam, że to jest dramat, no ale mam jeszcze dwie, dostałam całą serię do przeczytania, więc zabieram się za drugą książkę, Zapach ciemności. Jak widać, tutaj będzie coś takiego a la Grey, a la pan Grey, więc tutaj zaczęłam, już jestem na 113 stronie i zobaczymy, co się z tego będzie działo. Na razie nadal mamy shit, nadal mamy porwanie, pani jest porwana, pani jest uprowadzona, ale jest też zakochana, więc syndrom sztokholmski, jak ta lala wjechał, zobaczymy. Coś innego, potrzebuję coś innego, ja tak skaczę pomiędzy tematami, nie mogę cały czas czytać reportaży i nie mogę cały czas czytać romansów, nie mogę czytać książek romantycznych ani jakichś super poważnych, ja muszę po prostu skakać pomiędzy tematami, więc były tematy świąteczne, było słodko pierdząco, można powiedzieć, no to przechodzimy na sprawy takie tutaj, można powiedzieć, erotyczne, a następnie pewnie znowu przejdę na jakiś reportaż, zobaczymy, no w każdym razie ja tutaj jadę dwoma torami, można powiedzieć, bo książka książką. Książka, którą czytam papierowa, jest książką papierową, a drugim torem jadą audiobooki, więc na audiobookach aktualnie jest Stephen Hawking i krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, coś w ten deseń, więc jeżeli tutaj czytam książkę, która jest powieścią, no to na audiobooku leci jakaś książka naukowa, leci jakaś książka popularno-naukowa, czy jakaś biografia, coś takiego innego niż właśnie powieść, więc tak lecę dwutorowo, można powiedzieć. Ten kącik tam, no widzicie, tam położyłam na tym stoliczku ciuszki z Shina i u nas tak jest właśnie, że jak jest jakieś wolne miejsce i nie jest zajęte, to od razu po prostu są tam kładzione ciuchy. I na tym stoliczku tam za mną była choinka. No a aktualnie zaczynam tam kłaść właśnie ciuchy i rzeczy, które po prostu nie mam gdzie tutaj. Muszę wam też powiedzieć, że szykuję się na wielką wyprzedaż szafy. Ja wiem, że nią czekacie już od dawna, ja wiem, że obiecywałam ją już od dawna, ale tak jak wam mówiłam, muszę znaleźć czas na to, muszę po prostu sobie ogarnąć wszystko, pomierzyć, więc być może coś wam tutaj też przemycę. Plus zbliża się wielkimi krokami termin, kiedy to przyjadą panowie z firmy i będą nam tutaj zakładali panele. Obiecałam wam też, że wam pokażę co nieco, że wam coś tutaj opowiem, co nieco więcej, więc tak też będzie, więc taka mała zapowiedź, taki mały sneak peek tutaj, można powiedzieć. Jeżeli jesteście zainteresowane wyprzedażą, to od razu mówię, że ta wyprzedaż będzie trwała na mojej grupie.
na Facebooku. Moja grupa na Facebooku nazywa się Grupa Madziofa. Link zostawię Wam oczywiście na dole w opisie pod filmem. Zobaczcie sobie, dołączcie, bądźcie tam, włączcie sobie powiadomienia i czekajcie, bo pewnego pięknego dnia ja tam wpadnę i zacznę dodawać po prostu ciuszki. U mnie to się dzieje rzutami, wiecie o tym. To wrzucanie ciuszków zazwyczaj trwa u mnie 2-3 dni. I jeżeli wrzucę wszystkie ciuszki, mówię, że już koniec. I jakby można kupować, ale można też zamawiać wcześniej, można też rezerwować wcześniej, także to u mnie to jest kto pierwszy, ten lepszy. A jest tutaj tego trochę, uzbierało się, tak patrzę tutaj na tą wielką kupę ciuchów, które leżą, które będę mierzyć, które będę szykować dla Was. Więc na dzisiejszym vlogu to już wszystko. Za dużo się nie działo. Taki vlogastek, można powiedzieć, domowy. Ja się za chwilę będę jeszcze szykowała do nagrywania. Dzisiaj mam właśnie ciuchowe nagrywki. No więc cóż, żegnam się z Wami i do następnego.